Rozpoczynamy drugą edycję programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku. W tym roku od początku marca rozpoczynamy informacyjnymi spotkaniami. Dzisiejsze spotkanie, pierwsze z cyklu czterech spotkań informacyjnych, odbywamy w Świdnicy. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia z roku poprzedniego. Miejmy nadzieję, że w tym roku będą uczestnicy, którzy zaprezentują nam równie ciekawe projekty, jak były w ubiegłym roku, a może nawet jeszcze bardziej ciekawe. Projekt Bardzo Młoda Kultura jest przede wszystkim projektem, który ma za zadanie łączyć środowiska, zarówno z jednej strony środowiska ludzi kultury, jak i z drugiej strony środowiska edukacyjne. Ta przestrzeń pomiędzy kulturą a edukacją jest bardzo słabo wypełniona i zadaniem Bardzo Młodej Kultury jest to, aby tę przestrzeń wypełniać. Nasza Fundacja Spichlerz Kultury była organizatorem projektu, który trwał 2 lata, Telewizja Uśmiechu, wraz ze Stowarzyszeniem Dzieci Chorych Serce. Jesteśmy bardzo zainteresowani kontynuacją tego, ponieważ to było bardzo edukacyjne przede wszystkim dla dzieci. Właśnie przy tym projekcie myśmy bardzo dużo współpracowali, nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale również ze szkołami. Niemniej to nie przychodzi tak naturalnie, to wymaga jeszcze cały czas dużej pracy i myślę, że powinniśmy się razem wspierać, żeby to było lepsze. Przede wszystkim do tego projektu warto przystąpić z jednego względu. Porusza się miejsca i ludzi, takie, które do tej pory niekoniecznie było wiadomo, że można je w ogóle ruszyć. Jest to bardzo fajna sprawa, że poprzez takie, może i nawet niezbyt duże dofinansowanie, można znaleźć grupy ludzi, którzy się nieoczekiwanie aktywizują. Mało tego, aktywizują innych dookoła siebie i tworząc razem fajną grupę, tworzy się coś, co może, tak jak w naszym przypadku, jeżeli chodzi o nasz film, być i owocować na kolejne lata, być wynikiem takiego działania, które będzie mogło kształcić i edukować kolejne pokolenie.